Proszę Państwa, no przede wszystkim refleksja, jaka się nasuwa z perspektywy historii i czasu, który jako Polacy przeżyliśmy po II wojnie światowej, jest następująca. No przede wszystkim budowanie systemów opartych na nienawiści, o braku poszanowania praw obywatelskich, praw człowieka, prowadzi do tego, że budowane są państwa agresorzy, które w konsekwencji dominują, które miały wpływ na losy powojennej Polski. I dlatego my, Polacy, jesteśmy szczególnie wyczuleni, bo zostaliśmy narażeni na działanie dwóch systemów totalitarnych, właśnie tak jak wspomniałem, opartych na nienawiści. I dlatego powinniśmy o tym w sposób szczególny pamiętać, że budowanie swojego potencjału też politycznego na wykluczaniu chociażby mniejszości, czy też nieposzanowaniu praw człowieka, prowadzi właśnie do takich sytuacji. Dlatego ja cały czas powtarzam przy każdej nadarzającej się okazji, że powinniśmy o tym pamiętać i przede wszystkim wyciągać wnioski z historii, bo historia nauczycielką życia jest i to jest to motto, które powinno nam cały czas przyświecać w życiu społecznym i w działalności publicznej również. Jest to jedna z najsmutniejszych polskich rocznic. Niestety bardzo wielka część Polski została zajęta. Wielu Polaków doznało krzywd, zostało potem wywiezionych do łagrów. Wielu obywateli naszego kraju cierpiało, straciło życie. Nie możemy o nich zapomnieć, musimy pamiętać zarówno o tym wydarzeniu, jak i o wszystkich Polakach, którzy pozostali poza granicami Polski do dzisiaj, mieszkając już w innych krajach. Myślę, że dobrze, że spotykamy się tutaj przy tym pomniku, że składamy kwiaty, że wspominamy ten trudny czas.